to tej pani ma chyba swoją chatkę i chyba tutaj mieszka. Ma tam pranie, jakieś takie różne rzeczy i ma przepiękny widok na Patong. Jedną z atrakcji jeżdżenia skuterem tutaj po Patong, po górach, jest właśnie wjeżdżanie pod takie podjazdy. Czyli nie dość, że zobaczymy mega miejsce, to jeszcze jest mega fan zjeżdżenia skuterkiem po takich pięknych terenach. Dobra, to bierzemy rybkę, sumika i szaszłyczka z piersi z kurczaka. Wracając jeszcze raz do tematu wynajmu skutera, to naprawdę cały czas rozważamy, czy nie lepiej będzie po prostu go kupić. Co wy tu wyrabiacie? Popsułaś, to teraz napraw. No to złamałaś, trzeba było nie skakać się, na tym nie wieszać. Ja, co tu w ogóle będzie? Będziesz w gazetach w Tajlandii, będą o tobie gadać, że rozwaliłaś tutaj w Tajlandii takie miejsce turystyczne, że powiem ci, naprawdę masz przerąbane. Siema, siema, idziemy pojeździć sobie naszą Hondą, bo wynajęliśmy ją 2 dni temu. A jeszcze w ogóle praktycznie nią nie jeździliśmy. Stop. Byliśmy na łowisku. Jak było na łowisku? Podobało ci się? Tam gdzie ryby? I wczorajsza wieczorka, polecam wam ten filmik. No. Tam było pokazane, jak były różne skałki i pływaliśmy na kajakach. No i bo właśnie cały dzień wczoraj byliśmy na wycieczce i też nie mieliśmy okazji nic pojeździć, a skuter stoi. No i szkoda, żeby stał, skoro jest po to, żeby nim jeździć. Więc jedziemy sobie pojeździć coś troszkę, jedziemy coś też zjeść nad morze i musimy załatwić jeszcze kilka spraw, o których za chwilę. Pojechaliśmy do restauracji takiej jednej na wzgórzu i okazuje się, że źle skręciliśmy i wylądowaliśmy gdzieś wysoko w górach. Tutaj pani ma chyba swoją chatkę i chyba tutaj mieszka. Ma tam pranie, jakieś takie różne rzeczy i ma przepiękny widok na Patong, ale no ma tylko taką gołą chatkę. Kurczę. Tam skuterek tylko zaparkowany, tu jakieś śmieci. Jesteśmy gdzieś wysoko w górach. Emi, tu chyba jest jakaś miska dla psa, żeby miał co jeść. Chyba stąd spadamy, bo tych misek jest bardzo dużo. Żeby się nie okazało, że tu zaraz nas jakieś dużo psów zaatakuje. Ale jesteśmy bardzo, bardzo wysoko. Choć oczywiście można byłoby być jeszcze wyżej. Dobra, Emi, wsiadamy na Hondę i spadamy. To ponownie nie ta restauracja, której my szukamy, ale tutaj przyjechaliśmy tylko dlatego, że byliśmy tu już kiedyś i chcieliśmy po prostu przyjechać jeszcze raz. O, a tam właśnie są te palmy z takimi jakimiś owocami. Kurczę, nie wiem, czy to dobrze widać. One są takie kolorowe i właśnie zawsze się zastanawiałem, co to jest na tych palmach. Ale piękny widok. Wow. Ogólnie napisane, że restauracja jest otwarta, ale nikogo tutaj nie ma. Totalnie. Choć jakaś lodówka z piwem, sokami, kolą, wodą jest, także może jakby się uparł, to by coś tu kupił. Jakieś skutery zaparkowane są, gdzieś tam w oddali jakieś głosy słychać. No, taki teren tutaj. O, może nawet na grilla wieczorem można by tu było wpaść. Ale widok, kurczę, z tych hokerów w dół jest przepiękny. Ale zjedziemy znaleźć jeszcze taką jedną lepszą restaurację. Jedną z atrakcji jeżdżenia skuterem tutaj po Patong, po górach, jest właśnie wjeżdżanie pod takie podjazdy. Czyli nie dość, że zobaczymy mega miejsce, to jeszcze jest mega fan zjeżdżenia skuterkiem po takich pięknych terenach i oglądania tych wszystkich tutaj przepięknych pejzaży. Restauracja, której szukaliśmy, znajduje się chyba na tym wzgórzu, ale okazuje się, że droga jest zamknięta. Nie wiemy dlaczego. Szkoda, bo było to naprawdę bardzo fajne miejsce. A tymczasem jedziemy przez góry dalej. Widzimy też, że robią chodnik tutaj przez całą drogę, przez całą długość tej ulicy. No, bardzo fajnie. Piesi będą mogli sobie spokojnie tędy pospacerować. Znajdujemy się dalej w górach. Jesteśmy na takim jednym skrzyżowaniu, na którym na wprost jest Rasta Mountain Patong. Taka restauracja i chyba miejsce, gdzie można sobie zapalić ziółko, które teraz jest legalne tutaj w Tajlandii. Po lewej stronie mamy drogę, która prowadzi wysoko w góry, gdzie znajduje się mega fajna wioska, przez którą warto przejechać po prostu za wszelką cenę, bo są to takie widoki, których nie widzi się na co dzień. Jest to wioska, która jest właśnie w samym centrum gór, gdzie życie jest totalnie inne niż to, które widzimy na co dzień na dole Patong, czyli tam w mieście, gdzie teraz akurat pojedziemy. Ale wracając jeszcze na sekundę w te góry, jeśli chodzi o tą wioskę, to na pewno pojedziemy tam i pokażemy wam, jak ona wygląda. Także na pewno warto zasubskrybować kanał, żeby nie ominął was ten film, żeby zobaczyć to, co tam się naprawdę dzieje, bo jest to wyjątkowy widok. A my jedziemy tutaj na dół. Tutaj też widać taki stawik w oddali, tam między drzewami. Znajduje się tutaj bardzo fajna restauracja, bardzo klimatyczne miejsce.
I tutaj właśnie też polecamy każdemu, kto jest w Tajlandii, aby zobaczyć to miejsce, bo jest również bardzo wyjątkowe. Okropnością jednak w Tajlandii są też takie miejsca, które gdzie jest po prostu wysypisko śmieci przy samej drodze. Z racji, że widzę tam śmietniki, które najprawdopodobniej są opróżniane i przyjeżdża tutaj jakaś śmieciarka i zbiera, to zdecydowanie robi to za rzadko, albo ktoś tutaj wyrzucił nieodpowiednie śmieci i po prostu chyba śmieciarka ich nie zabrała. Nie wiem, w każdym bądź razie, no coś niesamowitego. Takie piękne miejsce, taka piękna dżungla, bym powiedział, góry, piękne miejsce. Palmy, bananowce, mega miejsce, a za chwileczkę, kurczę, takie wysypisko śmieci, no niesamowite. Co tu się dzieje? Czemu tutaj nie ma huśtawki? Chyba huśtawka się urwała. Patrzcie na to, zostały liny, zaczepili tylko te liny tutaj o drzewo, a huśtawki nie ma. No, chyba się urwała. Idziemy zobaczyć, czy już rybki są usmażone na grillu, bo jest godzina dopiero 11:20, może jeszcze rybek z grilla nie ma. 20 po 11, a tu wszystko już gotowe. Grill idzie pełną parą. Mięska, karkóweczki, rybki, sumiki, nogi z kurczaczka, skrzydełeczka, piersi z kurczaczka. Wybór jak talala. Jest nawet seafood tutaj w lodzie, w lodóweczce, także naprawdę od koloru do wyboru. Dobra, to bierzemy rybkę, sumika i szaszłyczka z piersi z kurczaka. Pan już tutaj przyszykował nam miejsce. To jest nasze miejsce, w którym będziemy właśnie jeść. Ściągamy buciki, bo my tak nieprzygotowani na plaży. Mamy skarpetki, chociaż Emma ma klapeczki. No Emma, ty się przygotowałaś, widzę. Elegancko. No, a tutaj mamy grill. Idziemy na plażę. A, no ty wiedziałeś, że idziemy na plażę. No tak, ja też wiedziałem, ale no jakoś tak się nie przygotowałem. Jeszcze pan tutaj stół nam przyniósł. Okej. Okazało się, że stół jest brudny i trzeba go najpierw wyczyścić. One. O, jeszcze przyszedł pan od kokosa. No to musieliśmy zamówić jeszcze kokosa. No nie ma co, niestety. O, stół już jest czysty, kokos przyjdzie, jedzenie zaraz przyjdzie i będzie fajnie. No. Znaczy od 3 już. No właśnie. Jak tam? Przepyszne. Bardzo fajnie, bo bardzo są dobre zimne kokosy. Mm. Ciepłe kokosy to po prostu są takie jakby... No nie fajne. No jak kola ciepła. No właśnie, też jest niefajna. No właśnie. To jak piwo ktoś... ciepłe też jest niefajne. No tak, jak ktoś pił ciepłą kolę, to tak samo prawie smakuje kokos, tylko że nie jest tak słodki i niezgazowany. No właśnie. A ten jest... Przed chwilą go starłam, bo trochę jeszcze lody było i jest bardzo dobry, spróbuj. No już się nie mogę doczekać. Czekaj, najpierw damy widzom trochę spróbować. Proszę, proszę, poczęstujcie się. O, ale pyszniutki, a teraz ja. Powiem wam, że właśnie takie kokosy, które nie są bardzo miękkie, ale też nie są bardzo twarde i takie są, o takie. Takie są po prostu najsmaczniejsze. Najlepsze na świecie. No takie żelowate. Fajnie się je obiera, bardzo łatwo się je je i do tego są właśnie najsmaczniejsze, bo później te twarde są takie twarde i ciężko się je, a są też takie jeszcze bardziej miękkie, a one się rozpadają i wtedy są też takie niefajne, bo to takie glutki, a takie średnie, takie średnie są najsmaczniejsze, najlepsze. A ja, jest troszkę wody, już tak malutko, to ja dłubię tak rurką kokosa, tak stukam i robię takie mleczko kokosowe. Bardzo fajne. Jeszcze w którymś tam następnych vlogach powiem wam, bo ten pan mnie nauczył, który tam właśnie sprzedał tego kokosa, który tam sobie siedzi przy swojej budce tam. On mnie nauczył, jakich kokosów nie można pić, żeby nas nie bolał brzuch. Są takie kokosy i pokazał mi nawet, bo taki mi się trafił, to pokażę wam po prostu gdzieś tam kiedyś, bo nagrałem, jakich kokosów nie wolno pić, żeby mi się po prostu, no nic wam nie stało, bo są takie kokosy, których nie można pić, także jeszcze raz przypomnę, warto subskrybować kanał. Okej. O, jeszcze tylko sałateczka. Tutaj mamy takie ostre sosy, hot, pan powiedział, tutaj przepyszny sumik, uwielbiam go. O, Emma ma takiego wielkiego, jacie, ale masz szaszłyka z piersi z kurczaka. Za 60 batów. Czyli ile? Niecałe 8 zł. A ta ryba kosztowała cała, w całości 10 zł. 10 zł za całą rybę. Ja pierdzielę. Co to za ceny w ogóle? Co jest ważnego w takim sumie? Że nie ma dużo ości. Ma troszeczkę więcej niż ta ryba, którą ostatnio widzieliście, której nagrywałem filmik o tej takiej rybie, która jest taka bardzo osolona. To ona ma mniej ości. Ta ma troszeczkę więcej, ale ta ma zupełnie inny smak. I tą ja wcinam razem ze skórką. Tamtej nie jem skóry, bo tamta ma chyba nawet łuski, jak się nie mylę. A ta jest po prostu wyjątkowa też. O, jeszcze sałatka przyszła. To jest najlepsza ogórkowa sałatka.
zaraz po papaji, albo nawet na równi z papają, ale jaka też duża porcja dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, jaką część kurczaka najbardziej lubicie, jaką rybę. O, właśnie, dajcie nam w komentarzach znać, czy lubicie piersi bardziej, czy kurczaczka girkę. Z kurczaczka? Skrzydełka. O, skrzydełka może, no tak. Albo jaka rybka jest waszą najlepszą rybką i czy cena 10 zł za takiego suma to dużo czy mało? Tata je jeszcze naszą rybkę, prawie całą opędzlował już, a ja się zajmuję za robienie pysznego kokosowego mleczka. Jak mówiłam o naszym kokosiku, zostawiłam trochę wody, już troszkę obdłubałam. Teraz trzymam tą rureczkę i tak. Fajnie, bo po prostu rurką tak przerywam takie fajne ślady, nie duże, nie za małe. O, wysiąłem ten miąższ kokosa i żeby to nie było takie za duże kawałki, jak się łyżeczką oddłubuje. I po prostu w ten sposób. Macie ochotę też zrobić coś takiego, polecam właśnie z wodą, bo po prostu potem już nie ma z czym rozmieszać to. Już mi się tutaj zaczyna troszkę robić, ale jeszcze widać wodę. Mówię wam. Bardzo fajnie to będzie wyglądało. Tak wygląda już troszkę mleczka rozmieszane z tym miąższem. Jest już takie bardziej białe, jest taki miąższ ten rozmieszany tutaj pięknie. Widać już po ściankach, że trochę miąższu tutaj obskubałam. Bardzo lubię takie właśnie mikstury robić i po prostu czuję się w tym bardzo dobrze. A więc tak, za dzisiejsze śniadanie, obiad, zapłaciliśmy łącznie za naszą dwójkę 33 zł, w tym była ta piękna ryba, sałatka, szaszłyczek, do tego kokosik, a to jest drugi szaszłyczek, no ale to tego nie liczę, ale właśnie taki piękny szaszłyczek, kokosik, ta rybka w takich pięknych okolicznościach przy samiutkiej plaży za dwie osoby, za naprawdę sporo jedzenia zapłaciliśmy łącznie 33 zł. Pan niesie. Wracając jeszcze raz do tematu wynajmu skutera, to naprawdę cały czas rozważamy, czy nie lepiej będzie po prostu go kupić. Dlaczego? Dlatego, że wynajęcie tego skutera, takiego właśnie, na przykład jak ten, czyli Honda PCX, która jest w bardzo dobrym stanie, bo to jest nowy motor, który ma dosłownie kilka miesięcy od daty produkcji, 800 km przejechane. Wynajęcie takiego skutera na długi okres czasu to jest 300 batów dziennie. To jest 40 zł dziennie, to jest 1200 zł miesięcznie. No i po prostu tak płacić 40 dzisiaj, 40 jutro, 40 pojutrze, za 3-4 dni znowu 40 zł, czyli 1200 zł miesięcznie, to naprawdę grubo się nad tym zastanawiamy, czy nie lepiej wyszłoby nam, gdybyśmy naprawdę ten skuter kupili za około 12 tysięcy, 12,5 tysiąca złotych, niż tak tylko płacili za ten wynajem, płacili, byli tutaj przez długi okres czasu w ciągu roku, no i cały czas tylko płacili, a nie mieli dalej swojego, no i tak po prostu cały czas to rozważamy, bijemy się z tym mocno, czy kupić, czy nie kupić, czy wynająć, czy jednak kupić, czy nie. Bardzo duży problem. Dlaczego? Jest jeden powód, który najbardziej nam przeszkadza tylko dlatego, czy go kupić, czy go nie kupić, a mianowicie chodzi o miejsce przechowania tego skutera wtedy, kiedy ewentualnie polecimy do Polski czy do jakiegoś innego kraju. Czyli gdybyśmy mieli właśnie jakieś takie swoje miejsce albo swój dom, gdzie moglibyśmy go schować w garażu, zamknąć i tak dalej, by nie było z tym problemu, to nawet bym się nie zastanawiał, czy go kupić, czy nie. Ale z racji, że nie za bardzo jest, gdzie ten skuter przechować, no to właśnie stąd pojawia się ten problem tego zakupu, że co ja z nim zrobię, kiedy po prostu stąd wyjedziemy. Ale właśnie tak jak widzę tutaj na przykład skuter, który jest przykryty plandeką, jeden z tej strony, teraz się obrócę, i tutaj skuter, który drugi jest również okryty plandeką, oznacza to, że te skutery tutaj, że tak powiem, zimują, czy tam czekają po prostu na swoich właścicieli, bo na pewno ktoś, kto zabezpieczył w ten sposób skuter, nie mieszka tutaj, no bo gdyby mieszkał, to by nim jeździł i tak ten skuter by nie był oplandekowany. Więc na pewno dałoby się dogadać z właścicielami tego budynku, czy z biurem, które wynajmuje mieszkania, czy ja mógłbym, gdy kupię skuter, czy też mógłbym go sobie tak go tutaj przechować. Idę dlatego właśnie zapytać tego biura, czy będzie można przechować tutaj skuter, czy nie i jakie są tego warunki. Jak coś będę wiedział, dam wam znać.